No dobra, Tistu! Przegrałem ostatnio zakład, więc dzisiaj będę robić to, co mi każesz przez calutki dzień. Przez cały dzień? To idealnie się składa, bo mam dla ciebie pierwsze zadanie. No nie, no jakie zadanie, Tistu? Jakie jest to pierwsze zadanie? Pierwszym zadaniem dla ciebie będzie, żebyś zrobił mi naleśniki w kuchni, bo jestem bardzo głodny. Naleśniki? To nie będzie w sumie ciężkie. No dobra, Tistu, siadaj się. Ja ci przygotuję najlepsze naleśniki twojego życia. Naprawdę jestem dobrym kucharzem słoica. Ufaj mi, to będą najlepsze naleśniki. O, nie mogę się doczekać. A mógłbyś chociaż w międzyczasie włączyć mi telewizor? Bo jest tak daleko pilot. No, no dobra, Tistu, proszę bardzo. Włączę ci telewizor, proszę, już lepiej. O, czekaj, to nie ten program, który uwielbiam, weź go zmień. O, no dobra, no to byś to czekał, Tistu. Szpital, masz wojsko, masz tutaj siłkę, masz też, nie wiem, szkołę, to chcesz oglądać. Zostaw tą szkołę, ja lubię szkołę. Dobra, to idę te twoje naleśniki przygotować. To będzie naprawdę ciężki dzień. Czemu się na to w ogóle zgodziłem? Dobra, długo jeszcze z tymi naleśnikami, bo ja tak długo czekam. Zaraz będę miał dziurę w brzuchu od głodu. Już masz te naleśniki, proszę bardzo, twoje naleśniki. O, takie naleśniki tak biednie wyglądają, Kasumo? Dobra, zobaczmy, co tutaj zrobiłeś. Jak biednie, przecież postarałem się jak najbardziej potrafiłem zrobić. Zrobiłem ci najlepsze naleśniki, jakie mogłem. No dobra, Kasumo, to spróbuję tego twojego naleśnika. Ej, co? Co to jest? To jest najgorszy naleśnik, jaki jadłem. Nie, no to już chyba oszukujesz mnie teraz, żeby to było mi przykro. To jest najlepszy naleśnik, jaki jadłeś. Nie, Kazumo, ja jestem fanem naleśników i ich pełno jadłem w życiu. Dobra, nieważne. Zabierz mnie na lody. Na lody mam cię zabrać? No co ty, no teraz wyślodziarnia jest zamknięta prawdopodobnie. Ale skąd wiesz? Może dzisiaj jest niedziela, ale po prostu udajmy się tam. No dobra, to chodźmy do mojego samochodu. Czekaj, czekaj. Nie będziemy marnować paliwa. Co? No to jak chcesz iść do lodziarni? Zaniesiesz mnie na plecach. No ty istuję, przesadzaj, to są jakieś chyba żarty, ja będę ci jest na plecach. Ej, 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 ale zakład to zakład, musisz robić to, co ci mówię. A, no dobra, to wskakuj mi na plecy. No, Kazumo, no to ruszamy. A, no idziemy, Tistu, dobra, idziemy do tej lodziarni. Na szczęście ona nie, znaczy ona jest po drugiej stronie miasta, no. Sobie wymyśliłeś, żebym sobie ci niósł na plecach. W ogóle czemu na to wpadłeś? No wiesz, akurat mi się nie chciało iść i tak sobie pomyślałem, że mam ochotę na lody po tych suchych naleśnikach. Nie były wcale suche, były naprawdę dobre naleśniki. Po prostu się nie znasz na dobrych naleśnikach, Tistu. Ale masz szczęście, że jesteśmy prawie przy lodziarni. Dobra, Kazumo, szybciej, widać już lodziarnię. Jesteśmy strasznie blisko. No tu już idę, przecież wiesz, jak się ciężko idzie z kimś na plecach? To nie jest takie proste. Dobra, zeskakuj, patrz, zamknięte. Mówiłem ci, że lodziarnia będzie zamknięta. No miałeś rację, Kazumo, jest zamknięta. Co teraz? No nie wiem, to ty dzisiaj mi rozkazujesz przez cały dzień, więc ty sobie też wpadli na jakiś fajny pomysł. Może wiesz, ja mam pomysł, mam pomysł, Tistu. Może po prostu posiedźmy i nic nie róbmy cały dzień, co ty na to? Nie, to by była strata dnia. Szczególnie, że mogę ci rozkazywać cały dzień. No to co chcesz takiego robić, panie rozkazujący? Okej, wpadłem na super pomysł. Kazumo, ty masz bardzo super szybkie auto. No mam i co z tego? No wiesz, dałbyś mi się może przejechać. Ale ty, Tistu, ledwo to się jeździć samochodami. To był rozkaz. Masz teraz mi dać się przejechać. A, no dobra, to chodź, musimy wrócić do mojego domu. No dobra, Tistu, to dawaj do garażu, proszę. Oto moje auto. Siadaj wtedy i sobie jedź moim autem. Tylko proszę cię, go nie rozbij go, dobra? Dobra, to teraz czas pojechać sobie po mieście. Zobaczymy, co to autko potrafi. Wow, ale jest szybkie, Kazumo. Nie, jak się tym rozbije, to chyba będzie po aucie i po nas. Nawet tak nie mów, Tistu. Zbierałem na nie, ej, Tistu, gdzie moja maska, Tistu, bo proszę cię, nie rozbij mi samochodu, no weź. Spokojnie, nic się nie stało. Na szczęście masz poduszki powietrzne na zderzaku, więc nic nie będzie złego. Tistu, to jest poduszki powietrzne, to są lampy. Może to są lampy, ale zamortyzowały uderzenie, więc jest naprawdę dobrze. Ale w sumie to auto, no spoko, Kazumo, ale może, wiesz co, zamieńmy się. Czemu chcesz się zamienić? O co ci chodzi? Zudziło ci się już? No, troszeczkę mi się zudziło. Chcę siąść za pasażera i pokaż mi, jak najszybciej jedzie to auto, dobrze? No dobra, ale
Wiesz, też są pewne ograniczenia prędkości, bo kamiat nie może jechać za szybko. Nieważne w te ograniczenia, pokaż mi co potrafisz. No dobra, Tisto, ale jak za swoje zapię, to ty będziesz mandat jak coś. No dobra, ale powiem ci po prostu, żebyś ty zapłacił, bo to byłby rozkaz. No bez sensu, nie? Już nigdy się nie zgadza na taki dzień, nie? Naprawdę przysięgam ci, dobra. Ale to auto, wiesz co, wcale nie jest takie szybkie, jadę szybciej jak potrafię tym autem i on naprawdę szybciej już nie jedzie. O, trochę mało koni mechanicznych, trzeba podrasować. Ej, co tutaj jest? O nie, Tisto, policja i czekaj, nie, o nie, o, chyba zauważył. Musimy się Tisto zatrzymać teraz, bo to będzie pościg, to jest największy mandat. Nie, Kasumo, chyba powinieneś jechać dalej. To co ty mówisz, mam jechać dalej? No, może być ciężko, ale to ty kierowałeś, więc mi nic nie grozi. A, no i Tisto, teraz mamy problem przez ciebie, dobra, idź nas policjant. Policjant powiedział, dzień dobry, poproszę dokumenty. No i co ty, co teraz zrobimy? Mam podawać te dokumenty, czy co? Kasumo! Kasumo, jedź szybko! Odjeżdżaj, on nas nie złapie, on musi teraz wejść do samochodu szybko! Oj, teraz co, my totalnie jest przesrane przez siebie, teraz na pewno my jesteśmy ścigani przez policję! Gdzie mamy teraz z tym uciec? Szybko, zgubi ich, jedź do naszego domu, może nas nie znajdzie pod górkę, ma strasznie wolne auto! Do domu? Przecież to jest tylko, co możemy zrobić, wtedy będą widzieli, gdzie mieszkam, może pewnie tak wiedzą, gdzie mieszkam, bo w końcu jest rejestracja napisana Kasumo 1, 2, 3, więc teraz ja mam problemy przez siebie, na pewno będę miał problemy przez te twoje głupie rozkazy. A nie przejmuj się, Kasumo. Najwyżej będziemy mieć 20 lat kary albo 20 zł grzywny. A no dobra, Tisto, jesteśmy w domu. Trzeba szybko zamknąć auto, garaż, żeby tutaj nie więcej było widać, no i dobra. A co? I podobało ci się przyjaźnka? Fajnie tak było? Ta załatwić mi mandat prawdopodobnie? No ta przyjaźnka była pełna wrażeń. Bardzo mi się podobała. No to chociaż tyle, że ci się podobało. Dobra, Tisto, to co dalej robimy dzisiaj, bo ja chcę ci przypominać, ale no, rozkazujesz mi cały dzień. A tak się składa, Kasumo, że potrzebuję nowego komputera, bo mój już jest stary, sam zobacz. Więc kupisz mi co, nie? Naprawdę mam ci kupić nowy komputer, Tisto, wiesz, tylko że ten nowy komputer to jest tanie rzeczy. No ale wiesz, to ja ci dzisiaj rozkazuję i chyba musisz to zrobić. No dobra, nie no. Nie wierzę w niego, nie? Po prostu cały dzień rozkazuje. Przecież mój portfel będzie po dzisiejszym dniu pusty. Dobra, Tisto, zamawiać ten komputer. Już dzwonię, przez telefon to zrobię. Dobra, komputer, Tisto, jaki chcesz? Masz, tu patrz, spójrz, tu jest, masz do wybrania obudowę. Wybierz sobie budowę, jaką ty chcesz? No klasycznie, czarną. No dobra, to ja te specyfikacje, jakie tutaj coś chcesz dodać, coś odjąć? No wszystko najnowsze, poproszę. O, ty sobie żartujesz, przecież to na to miliony. Ale chyba cię stać, co nie? Pożałujesz to, Tisto, pożałujesz. Dobra, Tisto, zamówione, powiemy ci tylko kurier. Jej, nie mogę się doczekać kuriera, aż tu przyjedzie. No, ja akurat mam nadzieję, że nie przyjedzie. Niech nie zapomną tej paczce, że w ogóle jest nie. Co, już przyjechał kurier? Naprawdę? A, no dobra, Tisto, to teraz ten twój komputer. Dobra, niech tutaj wyjdzie, o, idzie i ten pan, no. Niech ten im poda ten tutaj komputer. Żeby w ogóle Tisto nowy komputer czaić, nie? Ja się nie zemszczę, aż nie zemszczę, tatu. Co to w ogóle są za rozkazy? Dzień dobry, proszę pana. Kurier powiedział: dzień dobry, paczka dla pana. O, dziękuję bardzo za tą paczkę. Kurier powiedział: tu trzeba podpisać. No, żeby jeszcze musiał coś podpisywać. Dobra, tutaj sobie to podpiszemy. Dobra, podpisane. Tisto, mam dla ciebie twój nowiutki komputer, proszę bardzo. Wow, to dobrze się składa, teraz możesz go rozłożyć tutaj w salonie. Nie ściągam robić, trzeba go rozkładać i składać. No dobra, Jezu, nie. Naprawdę, tragedia to jest. Proszę, Tisto, to twój nowy komputer. Masz, nie kosztował naprawdę nie wiesz ile. To co, Tisto, teraz ty pograsz, a ja sobie pójdę porobić swoje rzeczy, co? Wow, Kasumo, ten komputer jest niesamowity. Okej, pogram sobie w Robloxa tak, jak uwielbiam. A w sumie nie chce mi się dzisiaj grać. Wiesz co, może później pogram. Kasumo, mam dla ciebie prośbę. Jaką prośbę? No przecież dopiero co ci kupiłem nowy komputer. Nawet nie pograłeś jeszcze w nic. Dlaczego ci się już nudziło? No po prostu nie mam ochoty. Teraz kup mi auto. Co? Mam ci kupić samochód? Ty jesteś jakiś nienormalny chyba. Samochód mam ci kupić? Nie, kupić ci samochód. Nawet nie mam takiej opcji. Zakład. Pamiętasz? No, no dobra, to chodź, jedziemy po twój wielki samochód.
Naprawdę, Tistu, a czy byś tego poszło? Liczę, że teraz następny razem to ty przegrasz zakład i po prostu ja będę mógł ci rozkazać przez cały dzień. Naprawdę, mam taką wielką nadzieję. Dobra, to jedziemy wtedy jakoś magazynu, czy tam po prostu, no wiesz, samochodami, to jest to lodu. Na szczęście jest tutaj blisko. Dobra, Tistu, wysiadamy, dobra, i chodź do góry. No to Kazumo, chodźmy do środka zobaczyć, jakie fajne furki tutaj są. No, mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo drogie te furki. Dzień dobry, proszę pana, bo ja bym potrzebował samochodu dla mojego przyjaciela. Bo sobie, no, przegrałem zakład i muszę mu kupić teraz samochód. Sprzedawca powiedział: o, dobrze się składa, mamy kilka modeli, które mogą pana zainteresować. No, zobaczmy te modele, Tistu, pamiętaj, powiedz mi, który ci się podoba. O, Tistu, patrz, jakieś zielone auto, ty, to chyba idealne dla ciebie, co? Podoba ci się takie? No, ten sprzedawca poleciał chyba z grubej rury, bo jest idealny kolor. Ale to mi się nie podoba, ten przód jest strasznie dziwny. Można coś innego, proszę pana? Co, no dobra, no. O, Tistu, a może takie, patrz, bez dachu, szybkie, no, nawet jest, co? Takie, przemalają tylko na zielone i będzie dobre. No, no, Kazuo, to auto wygląda świetnie, byś musieli tylko przemalować na zielono, ale to nie problem, bo zawsze możesz ty zapłacić za malowanie. No, mogę zapłacić za malowanie, to co, bierzemy to auto, Tistu? Tak, zdecydowałem, bierzemy to auto. Dobrze, proszę pana, dla mnie będzie to auto, poproszę w takim razie je. Sprzedawca powiedział: dobrze, to będzie 420 tysięcy. Proszę o to moje wszystkie oszczędności. Sprzedawca powiedział: super, auto czeka na dole. No, to chodźmy, Tistu, tutaj zobaczyć twoje auto. Nie mogę się doczekać mojej nowej furki. Chodźmy szybko zobaczyć. O, jest! Kazumo, jak ona cudownie wygląda. No i też cudownie dużo kosztowała. Dobra, Tistu, co dalej? Masz już auto i co teraz dalej robimy? Dobra, Kazumo, jak mamy super szybkie auto, to może potrzebujemy też dużo pieniędzy. Co ty na to, że zrobimy napad na bank? A bardziej ty zrobisz? Tistu, to jest już przesada. Ja mam robić napad na bank, mam zostać przestępcą, bo ty mi rozkazujesz zostać przestępcą, mam okraść bank? A ty co będziesz w tym czasie robił? Poczekam w aucie na ciebie. Nie, Tistu, to zabawa idzie za daleko ten zakład. To już jest przesada. Napad na bank, ty wiesz, co ty mówisz? Zakład to zakład. Dobra, Tistu, pożałujesz tego. Ty daj tylko miał okazję. Dobra, to jak my to robimy? Jak masz jakiś na to plan, żeby to zrobić? Co wiesz, nie wiem, coś wymyśliłeś? No mam plan. Podjedziemy tam, ty wejdziesz do środka, weźmiesz pieniądze, wychodzisz i szybko uciekamy. Takie ciężkie. No dobra, Tistu, tylko żeby to wypaliło, nie? Mam nadzieję, że to wypali. Ej, Tistu, ale jest pewien mały problem. Jak ja mam okraść bank, jak ja nie mam żadnej broni przez sobie, przecież nie dadzą mi pieniędzy, jak będę przyjdę do nich z patykiem albo z pustymi rękoma. Tym się nie martw, weź broń ze schowka. Ty masz broń w schowku? Tistu, ja nie znam cię z tej strony, no dobra, to biorę. Stałem w gratisie. Dobra, tylko teraz, żeby to wypaliło. Okej, Tistu, to ja idę, ale to mnie czekaj jak coś, bo wiesz, będą kłopoty, bo policja się szybko zbierze. Dobra, wchodzę tam. Wszyscy ręce do góry, proszę pana, wszystkie pieniądze proszę mi oddać, w tym momencie. Bankier powiedział: co? Proszę, nie rób mi krzywdy, bierz wszystkie pieniądze. Gdzie jest karta do sejfu? Potrzebujesz do sejfu, ja nie przyjąłem tu jakieś drobne, tylko po wiele dużo pieniędzy. Bankier powiedział: tam, na stole. Dobra, biorę tą kartę, bo zaraz będzie policja się tu zjawi, szybko do góry muszę biec. Dobra, i teraz okej, okay, jest sejf. Jak się otwiera ten sejf? Dobra, nie wiem, może czekajcie, ja wiem co. Dobra, mam bombę. Dobrze, że zawsze trzymam jedną w zapasie w spodniach. Dobra, to otwieramy sejf. Dobra, mam, biorę szybko pieniądze, mam nadzieję, że Tistu mnie oszukał i czeka na samym dole na mnie. Tistu, mam pieniądze i wjejemy stąd. Szybko uciekamy, bo zaraz tu się zroją federalni. Tistu, policja za nami, jedź, dawaj, szybko. Zamieńmy się, bo ty lepiej prowadzisz, Kazumo. W tym momencie mi to mówisz, dobra, to jedziemy. Uciekamy przed tą policją, bo nas łapie. Dobra, i co my teraz jeszcze zrobimy? Chciałbym się schować przed nimi. Nie wiem, wymyśl coś, to ty tutaj rządzisz. W sensie ja tutaj rozkazuję, więc rozkazuję ci, żebyś coś wymyślił. Ta, łatwo powiedzieć, dobra, ty jest tu szybko, dawaj na posterunek. Ja wiem, że to jest głupi pomysł, ale tutaj jest helikopter, dawaj, biegnij. Biegnij, Tistu, i do helikoptera skakuj. Na szczęście mam, ogólnie potrafię latać helikopterem. Dobra, odlatujemy, Tistu, jak najszybciej. Lecimy, uwaga, i lecimy, dobra.
Dobra, ty jest trochę nie nas zostawili, zostaje na ziemi. Tak, dobra. Tylko nie wiem teraz, gdzie mamy wylądować, może na górze wylądujemy, co? Ej, to chyba jest najbezpieczniejszy pomysł. Ale udało nam się, obrabowaliśmy bank. Chociaż nie wiem, czym jesteś się chwalić, to był twój pomysł, obrabować bank, ale mamy pieniądze. My mamy? To był mój pomysł. Nic, tutaj sobie teraz żartujesz, że się nad tym podzieli się za pieniędzmi? A może ci coś tam rzucę. Dobra, ty teraz lądujemy, no i dobra. Jesteśmy stary na górze, udało nam się, mamy pieniądze. No dobra, Tistu, ten dzień już dobiega końca, zaraz tu wieczór i już naprawdę nigdy więcej nie pozwolę ci kontrolować mojego życia. To był najgorszy dzień w moim życiu. A mi się tam podobało. No, chociaż tobie. A jeżeli tutaj wam się podobał ten odcinek, to pamiętajcie, aby też wpaść na inne moje filmy na kanale, które wam się teraz wyświetlają na ekranie, a także wpadnijcie sobie do Tista, do którego link macie w opisie. Na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i widzimy się w przyszłych filmach. Na razie!